Dzisiaj naszym gościem Marcin Sianos, witam serdecznie. Również witam, cześć. Wiemy, jaką mamy sytuację z wirusem. Dla wielu jest to wolny czas, a niektórzy nie narzekają na brak pracy, więc pytanie, jak to wygląda u Ciebie? No ja na brak zajęć nie narzekam, ani na brak czasu. Także codziennie zawsze coś jest tam do zrobienia. Czwartki mamy teraz serię Rockiego. Może wiesz, że jakaś konsola, lubisz gry w ogóle? Co robisz w wolnym czasie? Żadnych gier, żadnego jakiegoś tam Netflixa. To wszystko jest dla darmozjadów i nierobów. Okej. Okay. No. Nie oglądam ani nie gram. Spytam oczywiście o te treningi, bo teraz jest to utrudnione. Jakie ćwiczenie wykonujesz, jak to wygląda? Bo z tymi treningami jest tak na bakier. No robię co mogę. Treningi na świeżym powietrzu. Też sobie zrobiliśmy taką salkę w garażu. 30 metrów kwadratowych po podłodze. Rozłożyliśmy matę. No i staramy się coś tam się kulać, ale no wiadomo, jest tak. Nie ma tak profesjonalnie jak na przykład w salach. Dużo robimy treningów obwodowych. Dużo takich właśnie stacyjnych, no, jakieś tam tarcze, ale no niestety no, nie ma sparingów, nie ma gości, którzy dojeżdżają, nie ma prawdziwej maty i z tym jest naprawdę duży problem. No właśnie, jak wspomniałeś o tych sparingach, myślisz, że jeżeli nawet dojdzie do twojej walki tej studyjnej, która jest planowana na Fenie, to będzie brakowało tych sparingów, bo nie ma co ukrywać, to jest bardzo ważne. No, muszą być, bez sparingów Nawet nie ma sensu wychodzić do klatki i się sprawdzać, tak naprawdę no, nie wiedząc, w jakiej formie się jest. Spytam Ciebie, masz nadzieję, że końcówka mimo wszystko, że chociaż końcówka przygotowań będzie już zrobiona w klubie, bo z tego co wiem, to też miałeś wyjazdy do Angosu. Może takie plany było choćby do tej walki przed epidemią? No tak, przed epidemią tak. A teraz no chętnie bym pojechał, a tak naprawdę no jest ciężko i coś trzeba tutaj po majówce postanowić. No bo no nie można cały czas trenować w garażu i później brać walkę na Fenie. No bo to się wiadomo jakby się skończyło. W tym trudnym czasie człowiek zatrzymuje się. Spytam, Marcin Sianos dowiedział się czegoś nowego o sobie? Nie, no, tak naprawdę chyba ludzie więcej wiedzą o mnie niż o sobie. Mówiło się, że jeśli będzie nowa data, odwołujesz ten twój pojedynek. Co zadecydowało, że zawalczysz na najbliższym Fenie? Nie, no myślę, że ta data już do 13 czerwca, to już będzie taka data na sztywną. No raczej nie powinno być niespodzianki. Okej, bo tam był początek kwietnia odnośnie tego pojedynku. Miało dojść wszystko na początku kwietnia. Rozumiem, że była duża złość sportowa, że ta gala jest przełożona i te przygotowania tak naprawdę dalej trzeba zaczynać. No tak, tam kurczę, no 6 czy 8 tygodni ciężko pracowałem, pieniążki zostały wydane i to nie mało. Czas poświęcony treningom zamiast tutaj rodzinie. Kurczę, no było gdzieś tam taka złość, że tak naprawdę może nie poszło to na marne, no ale nie zostało to zwieńczone waleczką, tak jak było zamierzone. Rywal pozostaje, Adam Pałasz. Co możesz o nim powiedzieć? No, twardy gość, Stojkowicz. Do tej pory żadnej walki nie przegrał. Ostatnią walkę, którą stoczył z Mateuszem Łazowskim, była to twarda, mocna walka. Nie szczędzili się, tam nie było żadnej kalkulacji. Jeden i drugi szedł na całość. No i w drugiej rundzie już tam chyba go, z tego co pamiętam, udusił za pleców. Ale to tak raczej było już z bezsilności Łazowskiego.
spytam, była dokładna analiza tego pojedynku, bo ty też walczyłeś z Mateuszem Łazowskim, naprawdę to był Adama Pałasza z Mateuszem Łazowskim, był naprawdę dobry pojedynek, byłeś pod wrażeniem? No tak, Mateusz Łazowski, wiadomo, twardy gość, Stylkowicz, tam chyba, nie wiem, czy to był jakiś mistrzem Polski, ale chyba tak, no tak. W K1. No a tak naprawdę udało mi się z nim wygrać w jego grze, bo w sumie to chyba Mateusz Łazowski wygrywał tą walkę z Pałaszem, no ale w drugiej rundzie tam udało się właśnie jakoś chyba tam trafić, jeśli pamiętam, pod Brudkowym, jakoś tam na początku Mateusza, no i tam poszedł poduszenie za plecy. To było w drugiej rundzie, tak? Dobrze pamiętam? Chyba tak, chyba w drugiej rundzie. Twarda walka, naprawdę tam, no, jeszcze tam nie było żadnej kalkulacji. Oni no, szli na siebie jak wariaci. Nawiązałeś współpracę z grupą Artnox. Rozumiem, że jesteś zadowolony. No jak najbardziej. Naprawdę i wierzę w to, że ta współpraca nie skończy się na jednej walce, tylko będzie jeszcze do końca mojej kariery. Pamiętamy też dobrze, że miałeś walczyć z Krillem Korniłowem. Zapytam o tą kontuzję. Co tam się stało i czy już w pełni jesteś zdrowy, jeżeli chodzi o tamten uraz? Czy w pełni, to ja nigdy nie będę zdrowy. Zawsze gdzieś tam jakieś kontuzje, czy tam mikrokontuzje gdzieś tam się ciągną za zawodnikiem. No a wtedy co? Skręciłem sobie staw skokowy, no i lepiej... Wolałem nie zawalczyć, niż miałbym zawalczyć i przegrać przed własną publicznością. Jasna sprawa. Ale chętnie bym się z nim zmierzył, na przykład na jakiejś innej gali. No właśnie, chciałem cię o to podpytać, bo zastąpił cię twój rodak, ale oglądając ten pojedynek, byłeś pod wrażeniem Rosjanina, czy bardziej przeszło przekonanie, że Rosjanin jest w twoim zasięgu? No troszeczkę mnie tutaj ten pojedynek... Nie to, że zdziwił, tylko po prostu myślałem, że Rosjanin, Kornilow jednak pokaże większą klasę, że tam tak liczyłem, że będzie gdzieś nokaut w pierwszej rundzie, tym bardziej, że wziął gościa na dwa dni przed walką jeszcze kategorię niżej, z 9-3, bez żadnego przygotowania, a jednak udało mu się wejść do drugiej rundy i tak naprawdę w sumie to była koniec drugiej rundy. Przewalczyli, no teraz tak, a co by było jak ten Szyrni Chlabow, jak już nie pamiętam, jakby się tak naprawdę przygotowywał tak solidnie, 8 tygodni, kurczę, a jeszcze tam jak pamiętam, to chyba nawet go obalił Kornilowa, tylko Kornilow złapał się siatki. No, także no tutaj no nie pokazał się. To, że wygrał, no okej, okay, ale jakiegoś tam szoku nie było. No właśnie, w karcie pozostaje też Szymon Bajor, twój ostatni rywal. Najprawdopodobniej granice będą zamknięte i będzie trzeba korzystać z polsko-polskich starć. Myślisz, że pojawi się problem, bo mimo wszystko ciężko będzie znaleźć jakiegoś odpowiedniego rywala z Polski dla Szymona Bajora. Masz jakieś pomysły? Nie wiem, może Kevin Szaflarski? Jest na pewno Kevin Szaflarski, czy tam wiem, że Kita też chętnie by zawalczył. Jest dużo zawodników, znaczy może nie to, że dużo, tylko że po prostu... Jest kogo wybrać. Jest mało zawodników w kategorii ciężkiej, z którymi mógłby się mierzyć Szymon Major. Ale mi się wydaje, kurczę, z Kitą mógłby spróbować... Kevin Szaflarski, tylko że Kevin Szaflarski, on w swojej karierze nikogo z nikim nie wygrał z kimś z mocnym zawodnikiem. Może w tej sytuacji Łukasz Brzeski. Jest jeszcze danie o Mielańczuk chyba, nie wiem czy on tam mógłby zobaczyć na fenie. Go obowiązuje aktualny kontrakt za ICA, ale myślę, że Łukasz Brzeski, myślę, że fajny pomysł, bo tam jest... Wątpię, żeby tam wziął tą walkę, jak oni razem trenowali i sparowali, przygotowywali się właśnie na jak walczył ze mną Szymon Bajor. Także nie wiem, czy zawalczyłby z Łukaszem Brzeskim. Poprzednim... Mi się wydaje, że znalazłby kogoś.
W poprzednim roku wystartowałeś też w Mistrzostwach Polski w boksie, ale chyba jednak nie byłeś zadowolony i dobrze przygotowany, o czym wspominałeś. Oczywiście, że nie byłem przygotowany dobrze, bo ja tą walkę wziąłem na tydzień przed tą całą galą. A tak naprawdę w pierwszej walce dostałem chłopaczka, Oskara Safariana, z którym przewalczyłem 3 rundy. W 3. rundzie już tam nadrabiałem i ten chłopak zdobył Mistrzostwo Polski. A może, no nie wiem, czy byłem blisko, czy ale ja szedłem do przodu, on cały czas boksował na wstecznym, gdzieś tam uciekał. No, ja tą walkę wziąłem na tydzień przed tą galą i tak naprawdę, no co, no przewalczyłem 3 rundy, zrobiłem bardzo dobry sparring i fajnie było. No. Ja tak naprawdę nie jestem bokserem i raczej nigdy nie będę, ale no byłem bardzo blisko, tym bardziej, że ten chłopak zdobył 3 dni później Mistrzostwo Polski. Wszystkich tam rozniósł. Chciałbym cię spytać, czy może jeszcze spróbujesz w boksie, albo ostatnio popularne gołe pięści. W ogóle zastanawiałbyś się nad taką propozycją, gdyby przyszła? Nie, nigdy się nad tym nie zastanawiałem i chyba raczej bym w to nie wszedł. Ale z boksem jak najbardziej. Okay. Wydaje mi się, że lepiej, bo ja to robiłem amatorsko, lepiej chyba byłoby zobaczyć zawodowo na dystansie 4, nie wiem, czy tam 6 rund, no bo w boksie olimpijskim tam są 3 rundy i te 3 rundy tam jest, przez te 3 rundy bardzo wysoka intensywność. A może właśnie jakbyśmy spróbowali na 4 czy na 6 rund, żeby nie było aż tak mocnej intensywności i te siły, żeby bardziej gdzieś tam porozkładać, byłoby lepiej. No i na sam koniec chciałbym cię zapytać, bo myślę, że ten temat będzie często wracał. Tomas Pakutinskas, myślisz, że inaczej zapytam. Miałeś jakieś znaki z organizacji, że próbowała doprowadzić do twojego starcia z Tomasem? No tam wiem, że federacja, prezes Paweł Jóźwiak próbuję, ale tam wiem, że są jakieś problemy po stronie litewskiej. Tam wiem, że on coś tam, z nim to jakieś tam problemy są. Nie myślisz, nie? Emocjonalne, jakieś tam, nie wiem, rodzinne problemy, coś tam jest na rzeczy. Nie myślisz jednak, że będzie ciężko go ściągnąć do Polski, a jedyna możliwość to walka właśnie u niego na ziemi? No ja tam w sumie miałem propozycję od Donatasa, od właściciela Federacji tej Litewskiej, żeby zobaczyć ponownie na Litwie właśnie z nim, ale no niestety, no tutaj mnie obowiązuje kontakt z Fenem i tak naprawdę no gdzieś tam, gdzieś z roku na rok mam coraz mniejsze parcie na tą walkę. Okej. Okay. Jeśli do tej walki, jeśli on gdzieś tam się zgodzi, no to ja jak najbardziej przyjmuję tą walkę, biorę i robimy to. Nie to, że gdzieś go tam wyzwałem, a później się umywam. Jeszcze na sam koniec, bo przypomniało mi się jedno pytanie. Wstawiliśmy u nas na portalu po drugiej gali FFF wywiad z Tomkiem Słodkiewiczem. Tam było pytanie, czy chcielibyście zobaczyć go jeszcze kiedykolwiek w klatce. Ty tam zareagowałeś w komentarzu, pamiętam. Rozumiem, że nie byłeś pod wrażeniem jego występu. Nie, no... No nie, to... Wiadomo, że takie walki na FFF, czy na KSW, czy na Fenie, takie dodatki, które przyciągną kibiców. Z reguły te walki nie są sportowe i wyglądają jak pod baletami. Jakby się bili tam, nie wiem, no, kurwa, dziewczynę czy o jakąś awanturę. No tak to wygląda. Tam ze sportem te walki mają mało wspólnego. Okej, Marcin. Bardzo dziękuję, że udało się złapać. No i co w tej sytuacji? Życzę dla ciebie zdrówka, dla całej rodziny. No i oby ten pojedynek w Fenie ostatecznie nie doszło do żadnych zmian i się odbył. Fajnie, dzięki bardzo. Również dużo zdrówka. No i co? Czekamy na
13 czerwca. Miejmy nadzieję, że do walki dojdzie, do gali, że gala się odbędzie. I trenujemy ostro.